Nazywam się Tymon Draszczyk i jestem uczniem 5 klasy w Rzęczkowie. Mój projekt to Gród w Gnieźnie. Madzida jest zbudowana na płycie, którą pomógł mi tato zrobić. Wały zrobiłem z gałązek wierzby, bo jest miękka i łatwo się ją formułuje. Montowałem kołki i owijałem wokół nich gałęzie. Tata pospinał je drutem. Zamek księcia zrobiłem z kawałków drewna znalezionych w garażu, a dach z kartonu i pomalowałem farbą w sprayu. Kościół z pudełka i kartonu, a małe domki w podgrodziu z klocków drewnianych mojego małego brata Ignasia. Do wysypania użyłem kamyków, piasku i fizeliny z mamy zapasów. Drzewa to sztuczne gałązki przylepione na plastelinę. Najtrudniejsze były do zrobienia wały, a najprzyjemniej pracowało mi się nad kościołem. Prawdziwy wał powinien być zbudowany z belek drewnianych, wbitych pionowo w ziemię. U mnie wygląda to trochę inaczej. Powinny być też do każdego podgrodzia bramy z wieżą, ale zrobiłem za duże odstępy i mi niestety nie wyszło. Myślę, że właśnie w takim grodzie mieszkał pierwszy historyczny król Polski Mieszko I z jego żoną Dobrawą, czesną księżniczką. Dziękuję.